Siemanko, siemanko. Jadę właśnie odwiedzić fazę w jego fazolandii. Zawsze chciałem przyjechać, odkąd otworzył. Akurat jest okazja, że byłem u rodziców. A od Bielska to jest akurat 40 minut drogi. No i zaraz u niego będę. Mówię właśnie, że trochę się spóźniłem, ale mówię, nie pojadę z pustymi rękami. Trzeba było kupić jakiś prezent. W fazie się 2 lata temu chyba dziecko urodziło. Także coś dla taty, dla mamy i coś słodkiego dla, nie wiem, czy dziecko 2-letnie może jeść ptasie mleczko, ale wezmę. Z pustymi rękami się nie przyjeżdża w gości. Jestem już z Bardonią, już mam minutkę do niego tylko. No i proszę Państwa, gdzieś tu zaraz to będzie. Miły Pan wycofuje. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Jest fazolandia. Jest faza. Już czeka na mnie. Klapki, skarpety, to jest po wypolach właśnie. No i drodzy widzowie, jesteśmy. Człowiek legenda. O! Jest młodzież. Witam Was zobaczyć. Serdecznie w Zwardoniu, w powiecie Rajczy. Gminie Rajcza, powiat żywiecki, dawne województwo bielskie, więc tak. Jesteśmy w sumie na ten moment prawie z jednego województwa. Dobra, to teraz faza pokazuje mi teraz, co tu ma. Słuchajcie, wiele Wam nie pokażę ze względu na to, że właśnie są panie, które sprzątają cały obiekt, no bo staramy się, żeby tu było czysto, ładnie i pachnąco. Mimo że obiekt, rzecz jasna, jakieś 15 lat temu był remontowany, to staramy się, żeby wyglądało zajebiście. I o to tutaj chodzi. Nie jest to brzydkie słowo w tych czasach. Nie, zajebiście, ładnie. Mamy to w dupie. Idziemy. Na wstępie powiem Wam, że tutaj będzie w przyszłości recepcja i to niedalekiej przyszłości, ale na wstępie Was tutaj wita Krzysztof Krawczyk, oczywiście z oryginalnym podpisem. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże. W połowie się z nim zgadzam, w połowie nie, gdyż ja tatuaży nie lubię, gdyż nigdy nie widziałem jeszcze oklejonego Ferrari. Ale mówię to specjalnie, bo jest tutaj Piotruś. Tak, podróżować z nim pięknie. Dokładnie. To jest tak cudowne. A widziałeś to, co ten chłopak przerobił właśnie na piosenkę, co tam tych paru vlogerów rzucił? Właśnie tą jego piosenkę? No, ale ja uważam, że tak jak hymnu narodowego się nie śpiewa jak Edyta Górniak, tak nie przerabia się Krzysztofa Krawczyka. Ale to jest sławne. Słynna reklamówka z Biedronki, która zjechała świat. Oraz metalowa tablica, na której daje swoje, że tak powiem, magnesy. Aczkolwiek goście coraz częściej przywożą, na przykład tu mamy radiostacja Gliwicka, Dąbrowa Górnicza, więc przyjeżdżając tutaj mogą goście właśnie pozostawić po sobie pamiątkę. Wtedy będę ściągał te zagraniczne. Właśnie pogadamy. W sumie tego nie powinienem tutaj mieć. No pogadamy o Iraku, albo, bo teraz się wybieram właśnie, to też będę w Syrii. Jadę do tego, z Libii do Syrii, do Iranu, do Iraku, może i Afganistanu, jak się uda teraz właśnie. Afganistan to nie wiem jak dzisiaj wygląda. Właśnie można wjechać podobno nawet bez przewodnika już teraz. To nie zmienia faktu, że nie wiadomo. No słyszałem, że wielu podróżników trafiło do więzienia. Ogólnie to, że można wjechać, to jest jedno. Na przykład teraz można wjechać do Białorusi bez wizy. Tylko trzeba jeszcze wyjechać. Na przykład z moją przeszłością już na Białoruś się nie wybieram. No. Gdyż mogłoby być inaczej. Tym bardziej, że już mają mnie w papierach, że mnie raz deportowali za nielegalne przekroczenie granicy białoruskiej. Właśnie, ja byłem ich nielegalnym imigrantem. No, jeśli chodzi o pokoiki, to może... No, pokaż jakiś, no. Właśnie, prawdopodobnie coś będę miał. Pokaż. Tutaj dokonaliśmy dostawki. To jest pokój dwuosobowy, ale ze względu na to, że Państwo sobie życzą, żeby do dziecka był pokój, a ci pokój, łóżko, to zrobiliśmy dostawkę, gdyż tego chcieli. Ale normalnie jest to dwuosobowy pokój z balkonem. Z pięknym widokiem, łazieneczka. Wszystko jest git, czyściutko, tak. Można... I macie ciszę i spokój, jak to na wsi w górach. Dokładnie. Wyciąg narciarski. Wyciąg narciarski. Parking, no a najlepsze jest tutaj. I tu przychodzi. Jest od razu już granica, to wam od razu mówię. Tak, tak, to jest w ogóle stara granica. Ale stara, no ale się przejeżdża też tędy, nie? No tak, tak, oczywiście. A tutaj możecie sobie iść na balkonik i są piękne widoki. Z rana sarenki łażą, wszystko jest pięknie, ładnie. I basenik konkretny. Oczywiście. Oczywiście, jeśli chodzi o basen, to musi dopisać pogoda, nie? A teraz w tym roku to z tą pogodą to jest no czego? Jest, w tym roku jest słabo, ale i tak mam gości na tyle, że byłbym grzesznikiem, gdybym narzekał. No, faktem, jeśli chodzi o branżę turystyczną, to w tym sezonie mają się dobrze ekskluzywne hotele, bo bogaci zawsze będą bogaci, oraz skromne pensjonaty, które są tanie.
No bo wiadomo, ludzie teraz oszczędzają, bo są wysokie stopy procentowe i tak dalej. Widziałem, że na bookingu też się już znajdą, nie? Masz tak, już tak, na bookingu, normalnie. Tak, ale mimo wszystko lepiej dzwonić do nas osobiście. Wiadomo, tego swoje, polecam. No. Jeśli chodzi o takie pensjonaty już średniej klasy, czyli takie już fajnie wyremontowane, wypasione, które mają wyższe ceny, one mają ciężko. No. Mają ciężko, na ten moment, jako że raty poszły 100% do góry wielu ludziom, to już wolą, wiesz co, to już wolą skromny pensjonat, a wiadomo, jest oszczędniej, bo pokój jest od spania, a kibel jest od... wiadomo. Dobra, ile mniej więcej bierzesz za noc? Wiadomo, na ten moment są różne pokoje, ale... Nie. Czy masz za osobę te same? Jest 70 zł. A, za osobę bierzesz, za tak? Za osobę jest 70 zł i to wychodzi, to jest bardzo że... tanio. No to jest bardzo tanio, bo to jest 140 zł za dwie osoby i masz pokój swój po prostu z łazienką, rzecz jasna. Z łazienką i prysznicem, czyli i kibelek, i prysznic, gdyż czasem się zdarzają pensjonaty, gdzie na przykład jest napisane, że... Jest, ale na korytarzu. No na korytarzu jest na przykład ustęp, nie? W sensie kibelek, a jest tylko prysznic w pokoju. No. To jest dziwne, nie? No też. No i potem ludzie sikają pod prysznicem, no bo nie chce im się wychodzić. Ludzie to normalnie mogą u ciebie zjeść śniadanko. Tak, śniadanie obiady też są, ale najczęściej w weekendy zależy wszystko od sytuacji, nie? No, nie będziemy siedzieć w budynku. Dobra, idziemy dalej. Dobra faza, jak pytałem, jak cię żyje tutaj na wsi, no bo jakby nie patrzeć. No przeprowadziłeś się na wieś, gdzie są tylko góry, łąki i tak dalej. Jak żeby ci przerwać, to ci powiem tak, jestem przeciwieństwem większości, a nawet 99% ludzi tworzących na YouTubie, która zamiast wyjechać do Warszawy lub dużego miasta, wyjechała do miejscowości, w której nie ma nawet 1000 mieszkańców. Nie ma, na pewno. Wybrałem taki styl życia ze względu na to, że lubię spokój, ciszę. A w górach też jest środowisko, jakby nie było konserwatywne, takie dosyć tradycyjne i mi się to podoba, ze względu na to, że przychodzące z zachodu nowości nie do końca, no nie chcę tak żyć i tyle. Po prostu i mi jest dobrze tu, gdzie jestem i tak mogę powiedzieć. Chociaż wiadomo, że takie miejsce ma swoje minusy, bo na przykład apteka nocna jest w Bielsku, czyli 50 km stąd. Jeśli coś się stanie, to najbliższy szpital jest w Żywcu, ale jedzie się takimi pibidówkami, że już bardziej się opłaca jechać do Bielska. Moja córka właśnie w Bielsku sobie była przez tam 3 dni. Tam taka mała sprawa. Ma to swoje minusy, ale więcej jest plusów. Dodatkowo też nie oszukujmy się, Piotruś, zdajesz sobie sprawę, że YouTube nie jest wieczny. I ja muszę się zabezpieczyć, muszę się w jakimś sensie przebranżowić, że moim marzeniem jest to, żebym mógł utrzymać rodzinę i żyć jak biały człowiek. Dobra. Ale nie dokończyłem, nie musisz tego wycinać, stary, bo to nie jest kontrowersyjne. Nie, no wiadomo. Po prostu chcę żyć normalnie i utrzymać rodzinę z tego biznesu, tak. A YouTube robić dla rozrywki. Dodatkowo. Fajnie się żyje z świadomością, że YouTube to jest może jakiś tam dodatkowy zarobek, a nie, że musisz mieć zajebisty sezon, bo inaczej twoja córka nie będzie żarła. No, ale właśnie wróćmy do tego tematu białego człowieka, bo mnie to tak drażni na tym YouTube. No to na twoim nagraniu mi nie przeszkadza. Mnie tak denerwuje, ja mogę to poprawność polityczna. Jedziesz do Afryki, każdy do ciebie mówi białasie, ty białasie. Zdarzało mi się do nich mówić przeciwną formą, jak już mnie wkurzyli. No tak, ale właśnie pomysł sobie, jak ty pojedziesz do Afryki, oni do ciebie mówią białasie, a weź do kogoś powiedz, że jesteś, nawet nie użyj tego słowa, ale powiesz mu, że jest czarny, to już jest obraza. Tak samo jakbyś nie mógł powiedzieć Hindusowi, że jest... Dobra, nie powiem. Ale jest właśnie. I nie można tego powiedzieć. No mnie to tak drażni, że szok, nie? A ci wiesz, no bo rasizm jest tylko w jedną stronę. Jest to spowodowane tym, że my, kultura zachodnioeuropejska, anglosaska i tak dalej, po prostu doprowadziliśmy do sytuacji, że daliśmy sobie wejść na głowę. Ja zawsze mówię rzeczy po imieniu, na YouTubie już nie mogę. Nie można, nie mogę. Totalnie nie mogę. Ale jak mam konfrontację face to face, to powiem szczerze, kilka razy się wycofałem, kiedy... Inaczej, ja bym się najbardziej nadawał do tego face to face'a, bo ja się umiem odpalić. Na przykład miałem sytuację w życiu, że mnie chcieli owalić na powiedzmy kilka złotych i stało 8 wielkich byków afrykańskiego pochodzenia, który, wiecie, oni wystarczą, że wstają rano i zrobią kupę i są tacy. No. I po prostu doprowadzili do sytuacji, że się tak odpaliłem, że do nich wyskoczyłem łapami, do nich wyskakiwałem, wyzywałem od wszystkiego, co najgorsze. Ale musieli zwariować. Ich było 8, ja byłem sam. Bo jak ja się odpalę, to wiesz, to nie ma zmiłuj. Chociaż teraz po latach powiem szczerze, że już jestem bardziej rozsądny, bo wiem, że oczywiście mam rodzinę i nie chciałbym
po prostu do niej nie wrócić, ale no, nie zmienia to faktu, że jak się odpalę, to mówię wszystkie słowa, jakie istnieją na ziemi. Jak się zmieniły twoje podróże od czasu, jak już właśnie się rodzina pojawiła? Zmieniło się to, że na przykład jak startuję samolotem, to się boję. Tak? Boję się latać? Nie, boję się... Boję się, że samolot się rozbije. Kurde, ale to jest niemożliwe przecież. Wiem, że niemożliwe, ale to jest taki strach, po prostu no. ja chcę być przy pierwszych krokach mojej córki, być na jej komunii świętej, chcę kiedyś... będzie miała za dwa miesiące. Zależy mi, no ale wiesz, ja też bardzo się starałem za pierwszych lat YouTube'a, zwiedzać takie kraje, do których jeszcze wy 5 lat temu nawet byście nie pomyśleli. Jasne, teraz wybierasz się w niektóre kierunki, ale prawda jest taka, że to ja przetarłem szlak. I ja zawsze będę powtarzał, że Faza był moją inspiracją. Zawsze on był moją inspiracją i zawsze będzie. I głównie mnie to obchodzi, co ktoś powie. Bo zawsze był i ja naprawdę swoją drogę obrałem też przez to, że widziałem, jak Faza to robi. A wiecie dlaczego? Teraz się może na mnie obrazić, ale powiedziałem, w tamtych latach. Że jak ten grubasek daje rady, to jak ja mogę nie dać rady? I to była moja motywacja. Kung Fu Panda, jak Kung Fu. Bo Kung Fu Panda był gruby, ale umiał nie jedno. Tak. I tak samo ja. Tak, no. I to było moją inspiracją. Wtedy ruszyłem w Azję. Dla mnie seria Fazy po Azji to była najlepsza seria, jaka jest kiedykolwiek. Ona jest nie do powtórzenia. Na YouTube w ogóle nie ma lepszej serii podróżniczej. Nikt tego nie przebije. Ja tą serię oglądałem 5 razy i teraz jakbym włączył 6 raz, to bym takim samym zaciekawieniem oglądał jak wtedy. Bo to była taka petarda, jak nie widzieliście, to koniecznie sprawdźcie. Właśnie tworzę drugą książkę właśnie z tej serii, ale wiesz co mnie bardzo... Powiem ci jedną rzecz. No. Ja widziałem tą serię po latach i powiem ci, ona jest nie do powtórzenia, nie powtórzy jej kompletnie nikt. Ona była tak na przypale, taką biedą. No. To jest zrobione po prostu, nie wiem, czy można użyć słów, których nie powinno się używać. To jest rozpierdol, który przejdzie na zawsze. Po prostu jest to nie do zrobienia. Całe nowe młode pokolenie tego nie zrobi. Ja jestem sam z siebie dumny. Jeśli ktoś by mnie zapytał, z czego jestem dumny, to jestem dumny z Azji. No, to Azja to była naprawdę najlepsza seria, jaką ever zrobiłeś. Totalnie najlepsza. To było mistrzostwo, kurde. Totalnie, bo tak jak wiesz, jak ludzie mówią później na YouTubie, a bo już ten się zmienił. Ale ja nie dorosłem, da się tego nie? powtórzyć. I właśnie, ludzie dorastają, po pierwsze, ludzie mają rodzinę później, po drugie, to jest najważniejsza, rodzina jest najważniejsza w życiu. To prawda. No i człowiek się zmienia, wiesz, no później wiadomo, że z tym czasem pojawiają się dopiero na YouTube, w ogóle teraz na YouTube dużo lepiej płacą niż wtedy płacili. No, jakby mi płacili tyle co dzisiaj, za te wyświetlenia, co miałem w Azji, to ja bym dzisiaj, stary, nie miał kredytu. Ja bym żył jak Polczek. 2 miliony czy 3? Pakistan chyba ma, 2 miliony przekroczył. No. Ale suma summarum, Azja to było mistrzostwo świata. Jest to coś, z czego jestem dumny. I szczerze mówiąc, już nigdy nie byłem w stanie tego powtórzyć. No. Ale to się nie da. Nie da się. A czy też dorósł, wiesz, co nikt może tego, nikt na pewno tego nie powtórzył, bo to była seria, w której każdy odcinek oglądało się tak. Zaciekawienie, po prostu kopara spadała. Coś po sobie zostawiłem. Tak, zdecydowanie. Chociaż raz mi się w życiu coś udało. No, Azja była dobra. Jestem z niej dumny. Już się udało drugie, nie ma. No jest córeczka jest to najważniejsze. Córeczka, no i Fazolandia powoli. No. Wiadomo, że zaraz ktoś powie, a ten budynek z lat 80. No ale jest wyremontowany. Ale to jest jedno. Po drugie, wiecie, ja nie jestem ekipą Freeza, żebym miał takie pieniądze, że oni sobie po miesiącu kupują ten budynek. No. I co miesiąc kupują taki. Mogą w ogóle całą miejscowość kupić w sumie po 2 latach działania i w sumie mogliby zrobić swój Frizoland i byłoby zajebiście. Z tego życzę, zresztą zróbcie to. Możecie nawet tutaj w okolicy, możemy współpracować. Ale to nie o to chodzi. No, ja jestem skromnym, jak to się mówi, youtuberem, podróżnikiem, który nigdy nie rozwalał finansowo systemu, bo moje najpiękniejsze lata to były czasy, kiedy dostawaliśmy tyle, dało się tego przeżyć. Ale nic więcej. Ja sam uważam, że jak ja nawet zaczynałem podróżować, to było 5 lat temu prawie, to wtedy w ogóle nie płacili. Teraz to płacą naprawdę dobrze. Nie? Teraz jak ktoś narzeka, to jest albo kłamcą, albo śmieciem. Kłamcą, to są po prostu kłamcy dla mnie, bo teraz się nie da narzekać na zarobki na YouTube, bo się zarabia. Jeśli my potrafimy z naszych zasięgów żyć, to co dopiero ci, co naprawdę mają pieniądze. Prawdziwe zasięgi Freeze, takie. Jak on rzuca każdy odcinek ma milion albo dwa i wrzucał codziennie na przykład, jak była ta. To są pieniądze, które już ludziom się nie wyobrażają. Nie wyobrażacie sobie, ile można wtedy na YouTube wyciągnąć. No, to prawda. A jeszcze dodatkowo oni robili swoje produkty, wszystko swoje, to naprawdę. A ja w latach świetności miałem po 3,5 miliona wyświetleń miesięcznie. No. Teraz, jak mam milion, to się cieszę. No. Ale tak w każdym miesiącu mam między 2 a 3, to... Ale ty dajesz hurtowo odcinki, to jest dobrze też, nie?
Ja właśnie zrobiłem coś innego, że nie zrobiłem tak jak wszyscy, że jeden odcinek w tygodniu, czy góra dwa. No tak, ty to ja zapoczątkowałeś, zrobiłeś też coś nowego. Tak, ja zacząłem daily vlogi robić, no i później parę osób po prostu poszło też w to. Dokładnie. I zobaczyli, że się da. I to zasięgi zwiększało. Wiesz, w fazie nie trzeba było zasięgów, bo on był tą topówką na YouTube, także on wiedział, on zawsze miał to. A ty wiesz, no ja inaczej, no po ty prostu to zacząłeś. Wybiłem się ty w momencie, jak byłem pierwszy, tak naprawdę, no i Michał Pater. Michał, no. Też tu był gościem. No widziałem właśnie go. No. On teraz gdzie? Teraz tam dalej jest na tym? Na tej on, wyprawie? Czy on jest na wyprawie, ale no mieszka w Kambodży, nie? No wiem, ale na wyprawie teraz jest dalej, tam popłynął, nie? Chyba coś wraca tam z Finlandii, czy gdzieś tam na północy jest, no. Tak, no. Kurde, ja bym tak nie mógł długo, zawsze chciałem tak coś zrobić, że z miesiąc po prostu pływać sobie, ale ja mam tak, ja bym powiedział, że nie, jest fajnie. No. No ty płynęłeś właśnie przez ten. Ile? 2 tygodnie płynęłeś? No 12 dni. Jeszcze zajechałbym się. No. Dla mnie najgorszym tyłem był jak... Ale nudno, człowieku, jak ja tylko czekałem na sztorm, bo wtedy było fajnie, nie? No. A tak to płyniesz i tak się nic nie dzieje. To nie, bez sensu, nie? Jak na Antarktydę płyniesz. To jest jak wygląda, nie wiesz. Na Antarktydę się był biedny, ale jak wracaliśmy, fale były po 10 metrów, był sztorm. Zajebiście. Tak, chłopie. Ja bym tam człowieku stał z przodu, jedziesz! Trzeci dzień myślałem, że umrę już. Tyle tych tabletek żarłem. Słuchaj, Piotruś, no... Trzeba być twardym, a nie miękkim, no. Ja wiem, że ty jesteś wojownik, ale ja jestem nie do zdarcia. Co teraz planujesz? Możesz powiedzieć, co planujesz, czy raczej nie chcesz mówić? Chodzi o podróże? No. Nie wiem, wiem, że jadę we wrześniu. Wrześniu ale dopiero czasu? Postanowiłem 1 sierpnia sprawdzić, gdzie jadę. W sensie popatrzę na mapę, tak dalej, ceny biletów, rzecz jasna. Bo... Ale ile chcesz ruszać? Chcesz na dłużej? Nie, no, ja 2 tygodnie max. 2 tygodnie, nie? Ja nie wiesz, ja tu prowadzę biznes, mam też małą córkę. No i ludzie też do ciebie do typu przyjeżdżają. Wiesz, jak ktoś przyjedzie, ciebie nie ma, no to jest takie. Wiadomo, no ale wiecie, no ja tak robię, że mam sezon, październik, listopad, grudzień, jest zajebiście. Mhm. Potem oczywiście jest na wiosnę. I... Ale jak styczeń, luty, marzec, jak jest zima, to co? No to ja jestem tutaj na miejscu, bo no, wiadomo, że... Aha, czyli w tamtych miesiącach możesz sobie pozwolić, żeby pojechać. No tak. No, tu są 3 miesiące, że muszę być, potem ile gdzieś tam... Rok czasu już to masz? Nie, od listopada tu jestem. A czyli zima już byłeś? Mhm. I jak nie zima, pytaj, spoko? Stary. Rzeź tu była. Ja widziałem, jak odśnieżałeś. Tych barierek nie było widać. Nie, no ja płakałem nieraz. No, domek z karkonoszy, nie? Po prostu, ale chciałem, oczywiście mam nadzieję, że pewnego dnia, wiadomo, dzisiaj jestem, jak to się mówi, kupując taki ośrodek, człowiek się wypłukuje z wszystkich pieniędzy, więc czekam na te dobre czasy, kiedy będę mógł kupić sobie albo załatwić, nie wiem, jakokolwiek kosiarkę z napędem na 4, żeby tutaj kosić nieręcznie, dodatkowo, żeby... Albo kogoś to ci pomoże w tym może. No. Jakbym był dobry sprzęt, to ja sobie to jakoś poradzę. Mieć odśnieżaczkę, jakąś pług, coś w tym stylu, bo no, jest ciężko. Ale nie narzekam, bo mam wielkie szczęście, że w ogóle mogę tu żyć, nie? Ty zrealizowałeś swoje marzenia. Chciałeś mieć rodzinę, masz rodzinę. Chciałeś mieć Fazolandię, masz Fazolandię. I to się liczy. No, teraz tylko wyjść z kredo i mam wyjebane na życie. No. Bo mi zależy tylko, żebym zabezpieczył tak rodzinę, że będziemy sobie skromnie żyli, no chociażby tak jak ma się, wiem, że kontrowersyjny temat, ale tak żyć jak górnik, powiedzmy, na Śląsku. Bo mnie wiele nie trzeba. Ja górnicy źle nie żyją. No. Ale też nie jakoś rewelacyjnie. No też nie. No, po prostu normalne życie, kasa średnia. Kiedyś usłyszałem, ile górnik zarabia, to byłem przekonany, że zarabia naprawdę dużo więcej. A ile słyszałeś? Nie, że tam wtedy to było gdzieś, zależy jaki górnik oczywiście, bo też są ludzie, ale że tak koło dychy mieli, nie? No to już musi być naprawdę ściana, soboty i tak dalej. Nie. No ja liczę tak powiedzmy między 5 a 7. Między 5 a 7. No. Na życie tutaj tak ci wystarczy, tak? No tu, jak życie, tu masz 7, to żyjesz bardzo dobrze, nie? To już zazdroszczą sąsiedzi. Król życia. No, ale nie. Ja bym chciał skromne życie, po prostu jakieś tam 15-letnie auto i tyle. Ja nie mam wymogów prawie żadnych. No. Ja chcę tylko spokoju w życiu i w sumie to jest dużo. Tu jest bardzo dużo. To tak. No, to dobra. Ale tu, wiesz, ja wybrałem Zwardoń, wiesz dlaczego? No właśnie nie wiem. No to ja ci powiem. To jest jedyna miejscowość górska w Polsce, która w ciągu najbliższych 2 lat będzie miała drogę szybkiego ruchu na samo miejsce. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, właśnie za 2 lata będą kończyć, bo jechałeś oczywiście z Bielska. No tak, I wiadomo, Węgierska Górka, Milówka, trzeba było przez tą Pipidówę, ale tam już kończą właśnie za niecałe 1,5 roku. Całe te tunele, tak dalej, więc będziesz jechał sobie prosto. No i też Bielsko-Biała będzie się łączyła z Mysłowicami, czyli z Warszawy, tu pod BP z Wardoniu, bez żadnych świateł. No a z BP macie minutę. Dokładnie, więc to jest pierwsza sprawa. Ludzie już mają dosyć też tłumów typu Szczyrk, Karkonosze, Zakopane i tym podobne. Chcą troszeczkę spokoju i tutaj ten spokój jest. Jeśli ktoś się chce zmęczyć w górach, to się tu zmęczy, to nie jest tak, że o, kuźwa. Nie, tu jest wszystko tak, jak powinno.
Dodatkowo no jest, taka jest to taki nieoszlifowany diament i uważam, że można to miejsce rozpromować. Poza tym, jakbym trafił do Wisły lub innej miejscowości, nie umiałbym się wyróżnić od innych pensjonatów, no bo wiadomo, tam jest konkurencja olbrzymia. A tutaj jednak skromny youtuber, podróżnik jakoś się przebije. Przebije. Kto oglądał fazę i nie chciałby go odwiedzić? To ja powiedziałem, jestem jeden dzień u rodziców. Przyjadę. No bo mieszkasz rzut beretem, no nie? Tak, no mam godzinkę to jechałem. No w sumie właśnie tam w Milówce mnie zakorkowało trochę, coś nie wiem, coś tam się działo. No bo tam jest gówniana droga, ale za niedługo będzie wszystko dobrze. No ale no jak ruszasz, ile tu ile masz pokoi w ogóle? Ile gości możesz mieć? Jest 11 pokoi, 27 miejsc. Jakbyś chciał kiedyś zrobić jakiś zlot. Obóz, tak. To jest jedna rzecz, ja mogę wam załatwić nawet halę specjalną na Słowacji, możecie biegiem. Albo możecie pociągiem, to jest wszystko do ogarnięcia. Dodatkowo jakiś, nie wiem, zlot patronów, cokolwiek, więc luzik, albo zlot youtuberów i wiecie, że nikt was nie będzie kręcił. Tak. Patologię. To najważniejsze. No właśnie. Nie, no 27 miejsc z możliwością wyżywienia pełnego. Wycieczki szkolne, koła gospodyń wiejskich, wszystkich zapraszamy. Grupy religijne, grupy, nie wiem, satanistyczne, cokolwiek. Pełen mig, albo się możecie pomieszać nawet, jak będzie. Lewacy, prawacy. Tak, dobra faza. Faszyści, komuniści, jesteśmy tolerancyjni. Na pewno na moim kanale prawie znacie każdy, to jest pewne. Ale dla tych, co nie znają, bo mnie ogląda dużo starszego towarzystwa. To jak mnie. Tak naprawdę. Nie, no nie, ja widzę po moich gościach. No ale mnie też, mnie małoloty w ogóle nie oglądają, bo wiadomo, dzieciaków nie interesują podróże. No nie, to nie, mnie nie. Trochę martwi, bo ja myślę, że właśnie wejdę w te kajty i pokażę tym dzieciakom, że fajne to jest, naprawdę fajne, wjeździcie, podróżujcie. Są tacy, których zainteresowało, ale na przykład po walce w Fame to było tak, że wiesz, nagle boom, 30 tysięcy, za miesiąc ich nie ma już, wiesz. Słuchaj, słabe, no. Nikt nie idzie do Freak Fightów z idei, tam siedzi dla pieniędzy, więc nie pieprz głupoty. Ale tak, no to ja wiadomo, ja tylko mówię cały czas dla pieniędzy, dlatego no. To jest dla mnie wypłata, a drugie zasięgi na tym YouTube. No, oczywiście, że tak. To jest, to dla mnie to jest typowo pieniądz. Tylko, że na przykład ja bym raczej nie mógł iść, bo znowu moi widzowie by się bardzo na mnie obrazili. No. Wiesz co, ja tak... Chociaż każdy ma swoją cenę, wiadomo, nie? No. Wiesz, gdybym dostał za dwie walki tak, że spłacę kredyt, to bym poszedł. No, także jak ktoś jest chętny. A ci wszyscy oprócz, a ci, oprócz. Nie mogę mówić. Nie. Nie, no jest coś, co powstało nowego, no. Ale ja tam bym nie mógł iść, bo ja mam pewne zasady. No. I zanim doszło do afery, to już tam te zasady miałem. Te zasady już miałem, bo byłem w tamtych regionach i znam. A, to rozmawiałeś z nimi? Nie, w regionach. W regionach. No. Okej. I wiem, z kim się nie robi interesu. Byłeś na tym? Byłeś tam? Tam. Na Kokonie? Mhm. O, popatrz, to nawet są nie... odcinki. To coś mi umknęło, ale znaczy pewnie są, ale no może mi coś... Ale zasada jest taka, nie robię interesów, koniec kropka. Ale to było, która to była podróż? Jak wracałem z Afryki, pierwszy raz z Afryki. Kurde, lecę do Afryki teraz na 2 miesiące w grudniu. Stary, strzel se w łeb. Nie, powiem ci, że jestem przygotowany na dużo. Ale gdzie? Tam południową, RPA, tam Mozambik i tak dalej. Chcę tam z kobietą? Przejść. Nie sam. Nie, z polem i z bazą. W trójkę będziemy samochodem po prostu jechać. Dobra, no bo z kobietą to nie, ciężko. Nie, no co ty, to ona w ogóle nie chce. Ona powiedziała, że to nie ma szans, żeby... Ale nie, to i we trzech byście nie obronili, coś to się... Dobra, no. Nie będę się wypowiadał, bo mnie zbanują na zawsze. Nie, cancel kultury. Nie, ale ja naprawdę, ja tam nawet bym nie chciał z nią pojechać. Ona nie chce sama. Po tym, co byliśmy w Kenii ostatnio, co zobaczyła... Kenia jest najkulturalniejsza mimo wszystko. No właśnie, Kenia była naprawdę super, ale poza tym fajnym, my jak jechaliśmy przez te wioski, bo my przejechaliśmy całą Kenię, jechaliśmy przez te wioski i tak dalej, to jest masakra, nie? To tam jak w Indiach, tam się śmieci wyrzuca przed dom, a nie do kosza, bo wiesz, no. Tam nie mogę mówić, co myślę. Już prawie coś chlapnąłem, ale to się nie da. Bo mi zbanują kanał przecież. No, chciałem powiedzieć, że jak śmiecie mieszkają w śmieciach, no to co zrobisz, nie? No ale taka jest prawda, jak ktoś wyrzuca wszędzie, ktoś... to śmieć jest śmieciem. A wiesz co, tam do mnie ostatnio ktoś powiedział, jak ja mogę mówić, że Hindusi są brudasami. Ja mówię, ty, ale jak ktoś wyrzuca sobie śmieci pod dom, wiesz, śmieci wszędzie, totalnie, tam nie ma czegoś takiego, że się wyrzuca z tego. No to dla mnie to jest punkt, ktoś co jest brudasem. Na przykład nasi dziadkowie byli na tyle kulturalni, bo kiedyś nie było wysypisk śmieci, ani nie wywozili śmieci. To robili, nie, palili, a co się nie dało spalić, to kopali dziurę za domem. I zakopywali. I co? No, a oni to po prostu wyrzucają przed dom. Nawet nasi dziadkowie byli kulturalniejsi. No ale to jest przerwane. To ktoś, kto nie był w Indiach, to nie zrozumie tego na przykład. Bo ja już mam definicję Indii i uważam, że jestem człowiekiem, który może tą definicję obronić. Indie to jest olbrzymie
wysypisko śmieci połączone z całorocznym Woodstockiem. No, ale Indie to... Po prostu całoroczny Woodstock. Ale wiesz co, na przykład... Żyją po prostu, wiesz, jak na Woodstocku i... Ja byłem w tym Jaipur. Piękne miasto, wszystko, a wszędzie wzdłuż wszystkich turystycznych, wszędzie śmieci. Wszędzie a jak ta pasy Agrze, śmieci, jak się tam nazywało, zresztą tylko wokół Taj Mahal jest ładnie, a po kilometr dalej to tylko się zesrać na środku i bić flagę. Jak. No ale to nikomu by to nawet nie przeszkadzało, że tam się zesrałeś. Nie, ja myślę, sprawa, że żeby tylko popatrzyli, że biały sra. No. To byłoby może dziwne. Jeszcze by podeszli sobie zdjęcie z tobą zrobili jak straż akurat. I po prostu powiedziałbyś, że próbujesz się upodobnić. No tak, no ale jak ja zapytałem tego chłopa, mówię... Ale krytykowałeś mnie, kurwa, za Indię. Bo mówię, że śmierdziało cały czas, a no, ale stary, śmierdziało. No a dobra, potem pojechałeś i śmierdziało. Bo pojechałeś w innym miesiącu. W innym miesiącu, jak byłem, to trochę już tak. Ale, no, ale nawet koło paleniska, jak byłem ostatnie 3 dni tam spędziłem, to nie śmierdziało zwłokami, bo ten, no normalnie mi nie zwłokami, to zwłoki nawet nie śmierdzą tak, jak wszystko inne śmierdzi. No, nie, ale dla mnie to jest jak oni to piją, nie? Tą wodę piją z Gangesu. Ty jak się kąpałeś, to na górze. No tak, Himalaya. Tak, tam gdzie się kończyło. A pomyśl, jakbyś wszedł w Varanasi do wody, bo to już byś nie wyszedł. To jest... Jak taki chłopak... Już miałem porównanie, ale znowu byłbym skancelowany. Ale taki chłopak do mnie pisał i mi mówi, że napił się wody i powiedział przewodnikowi, że się napił, bo tam, wiesz, z Hindusami, to mu powiedział, że do szpitala jechał. Bo może z tego chłop nie wyjść, nie? No ja widziałem, jak dziecko tam dają, dziecku małemu. No ale dobra, no, mają swoje życie. Ja jestem, na przykład, ja jestem zwolennikiem tego, że nie powinniśmy się wtrącać, ale kto jak żyje, dlatego mi nie przeszkadza. A czy inaczej, nie zmieniałbym faktu, że w niektórych krajach jedzą psy, koty i tak dalej, bo to jest ich sprawa. Na przykład wyobraźcie sobie, przyjechałby tutaj Irakijczyk i powiedziałby, wy jecie świnie, więc my wam zabraniamy. No. Niech spierdala! No. Taka jest prawda. I tak samo my mamy, mamy, że tak powiem, odczepić się od ludzi, którzy mają inną, powiedzmy, inne zwyczaje żywieniowe. No, no. No ale tak, ale słyszę, jak ktoś chce jechać na przykład na wakacje do Indii, ja od razu mówię, żeby nie jechał, bo to nie jest kraj dla turystów, tylko dla podróżników. A nie, turystów nie, turystów nie. Totalnie. Chyba, nie? Że ląduje samolot w Goa, nie? Czy jak Goa, się no tak. Jak tam ląduje samolot, to spoko, ale jak wyląduje w Delhi, to jest po nim. Samo wyjście z samolotu, to jest takie pierdolnięcie po prostu w twarz, nie? No to jest tak, jakbyś mieszkał w Toytoyu, zasranym na Woodstocku, no. To są Indie. Po prostu. No tak jest, no nie ma co ukrywać. Zasrany przez cały dzień nie wysprzątany. A gdzie w Afryce miałeś najgorzej? Cała Afryka to jest po prostu miejsce, gdzie byłoby fajnie, gdyby tam były tylko zwierzęta. To bym zwiedzał. Nie, safari, no na safari jest cudowne. No tak, ale gadać, ten rzeź, ale podejście po prostu... To są piękne rejony, ale już inne też nie są takie to są fajne. Tacy, mają tak złe podejście w stosunku do nas i niech mi nikt nie mówi, że biali są winni kolonizacji, jak my, Polacy, sami byliśmy kolonizowani, a nie mieliśmy kolonii. Gdybyśmy jednak nie mieli II wojny światowej i Madagaskar należałby do Polski, to wtedy moglibyśmy mieć coś na sumieniu, ale że nie mamy, no to niech nas pocałują w dupę. No, ale jak ja na przykład jeździłem po Karaibach, to tam po prostu to była tragedia, jak oni nas traktowali. Jesteś biały, to jesteś bankomat, nie? Po prostu, nie? Ale tak jest wszędzie. I oni wszystko uważają, że to kolonizacja i tak dalej, oni mają do tego prawo i koniec, nie? No. Porażka. Mam przykre zdanie na ich, ale też są pozytywne rzeczy. A chciałbyś opowiedzieć, co się stało na komisariacie? Co się nie wydarzyło na szczęście? Ale czekaj. No co cię profesorze się dobierali? Jeszcze raz? Co się dobierali do ciebie? A, w Iraku? W Iraku. No, kurde, to była przykra sytuacja. Powiem ci szczerze, że... To było, ale... Ja nie wiem, czy już mnie chciał nastraszyć, czy co, ale... No, mam gość, nadzieję, że tak, no. A ty tam gdzie jechałeś? Na grup tego Saddam? No, stary, nie ciśnij się, kurwa. W ogóle nie używaj słowa Saddam Hussein. No. A jak już to w nagraniach, gdzie jesteś sam, nie? Po prostu, ja nie wiem, bo wiesz, ja tutaj mi podpowiedziała Kasia, mówi, oj, bo tam jest grup, nie? Fajnie, nie? A to było miejsce, to była miejscowość przejęta później przez tych, przez sam wiesz kogo. I oni to odbili i tak dalej i teraz tam w ogóle są wszyscy wysiedleni. No i ja pierdziele się wpakowałem w takie kłopoty i mówię już kurwa dobrze, ostatni dzień. Do pudła nie wsadzili tam. No, a wiesz... przypał. No przypał totalnie, przypał. No. A w Afganistanie gdzieś tam miałeś... W Afganistanie to też bym przyjechałeś. Nie, tylko, w Afganistanie nie? Miałem problem, wiesz, bo ja ogólnie ja miałem, nie miałem ochrony, ale byłem u kogoś, kto był... miał dojścia do drugiej najważniejszej osoby w państwie, jeśli chodzi o rządzących. No i ja miałem ogólnie takie coś, że ja pojechałem w stroju pasztuna w dzielnicę tam na północnym, chyba wschodzie, nie pamiętam jak to się nazywało, ale oni tam do dzisiaj się talibom przeciwstawili. No i doszło do sytuacji, że wiesz, że mnie tam zatrzymali i tak dalej, ja wykonałem jeden telefon i mnie prawie dupę wylizali. Po tym telefonie, ale ten ktoś mi powiedział przez telefon, bo on należał do opozycji i tam była spina o prezydenta i on mi tylko powiedział, że lepiej, bo oni mnie chcieli ugościć, nakarmić wszystko,
ale powiedział, ale nie jedź, bo mogłem cię później wziąć jako zakładnika, żeby obalić tego prezydenta, nie? Bo on był od strony prezydenta, a oni byli opozycją. No ale ty pojechałeś przecież. Nie, wyjechałem później stamtąd. No i dziwnym trafem, nie wiem, bo ja miałem telefon, kuźwa, nie zarejestrowany w ogóle ani nic. I do mnie zadzwonił Grom. No. No, ale to... A jak Grom zadzwonił, to ja powiedziałem, wiecie, panowie co, z zasady ja z służbami specjalnymi nie dyskutuję, nie dyskutuję, bo wiem, że no. To były inne czasy, nie? Teraz już ich tam nie ma, więc nie ma kto do ciebie zadzwonić, najbliższa ambasada w Indiach. No ale w ogóle ja gadałem tam z kimś, poznałem gościa z Afganistanu na lotnisku, myślałem, że to jest z Pakistanu, podbiłem do niego, a mówię, niedawno byłem w Pakistanie, on mówi, że nie, że on jest z Afganistanu, ja mówię, no dobra, to powiedz mi jak tam jest, czy po prostu ja jako na przykład vloger mogę przyjechać do Afganistanu i tam pokazać jak to wygląda życie? On mówi, jasne, odkąd talibowie są, to jest wszystko można. A ja mówię, na pewno? To ty nie jest gorzej? On mówi, nie, no, ty jesteś facetem. No tak, to, znaczy ja mimo wszystko bym mocniej uważał niż zazwyczaj, nie? Ja ostatnio widziałem, że właśnie dwóch Polaków, małolatów i jednego Angola youtuberów właśnie coś tam nagrali, co nie trzeba, wojsko chyba nagrali, czy policję i to normalnie do więzienia wsadzili. Stary, jakbyś policjanta czy coś teraz nagrał, to, to jest przypał, nie? Totalny. No. No nie, ale stary, no, jak to się mówi, nie masz rodziny, dzieci, to możesz ryzykować. Nie, ale ja powiedziałem, że każdy kraj zobaczy, ja chcę do 40 cały świat zobaczyć i tam, ale mnie to akurat kręci ten rejon. Jakoś bardzo, nie wiem, no mnie dlaczego, też kręcił, go, ja wiesz, ja przyjechałem, można powiedzieć, oprócz Jemenu jeszcze, bo Jemen też będzie w przyszłości, ale oprócz Jemenu przyjechałem cały Bliski Wschód. No, ja właśnie tam tych nie, chciałbym to teraz zobaczyć wszystko. No i mam nadzieję, że zobaczę. Jedziemy na przejażdżkę, mordo. Lecimy, no. Dobra, lecimy zaraz, dojść do gramy jeszcze. Przepraszam, za tydzień mam walkę, faza mnie chce wziąć na przejażdżkę i tym legendarnym Seicento. Ile go już masz lat? Niedługo, ja go kupiłem dzień przed pandemią. A. Konkretna wypożyczalnia, pozdrawiamy oczywiście. O, możesz zobaczyć co jest za słupek. O, czyli tu już jesteśmy na granicy. Jesteśmy na granicy, ale w niektórych miejscach ta droga ma pewną ciekawostkę, a mianowicie, że to jest droga współdzielona. Widzisz, teraz jest tutaj słupek. No. Czyli tak naprawdę teraz jedziemy... Wywiozłeś mnie? Nie, jesteśmy w Polsce i Słowacji. A, naraz. Ja przykład, ty jesteś na Słowacji, jestem w Polsce. Dobre, no. Bo dobra. Jest to droga współdzielona. A tak, po słowacku są, no. No. Czyli oni są już Słowakami? Nie, nie, to jest Polska. Po tej stronie jest Polska, po tej stronie jest Słowacja. Ale w niektórych miejscach po prostu droga jest współdzielona, czyli Słowacy pozwolili prawdopodobnie ją wybudować za nasze pieniądze, u nich na tym metrze jakimś kwadratowym, no i wyszło to git, nie? Tak, czyli musicie uważać, będziecie nielegalnie przekraczać granicę. Chociaż nie, no w Europie to jest wszystko legalne. Ale człowieku, a cię zależy, no musisz mieć dokumenty, nie? Na przykład ja nie mam ze sobą dowodu rejestracyjnego, nie? Ale mamy to w dołupie. A jak? Wow, dobra, muszę się trzymać. Słyszycie? Nie bój się, nie zabijemy cię. No, mam nadzieję, walka za tydzień. Ja mam tutaj układy z gościem. Powiedział, rozjeb go. Ja mam jedyny sposób, jaki mogę go rozjebać, to autem. Wojtek go wynajął. Znaczy, słownie i na konferencji bym cię rozjebał. No, nawet bym nie próbował. Co? Nawet byś nie próbował mnie przebić. Jestem za spokojny. Wiesz co, ja powiem ci, że jedyne, co bym mógł iść do free fightów, to na konferencję. Bo ja bym się odpalił, stary, to rozjebałbym każdego. Nie? Tylko murańscy by nie dali radę ze mną. Ale niektórzy właśnie na tym bazują, że oni typowo tylko na konferencjach robią. No ale moja walka wyglądałaby jak nitro, więc ogólnie później jest ciężko. No tak, no. Tak akurat no nic nie pokazał, kompletnie. No nie, nie, no ale też nie ma predyspozycji fizycznej, no, jak sami wiemy. Więc nie ma co krytykować, bo możliwe, że ja bym się szybciej spompował od niego, nie? Jedynym przeciwnikiem, z którym mógłby spróbować, to jestem ja. Ale no nie, chciałeś z Wardęgą, tak? Chciałeś? Chciałem, ale powiem ci, ja mam problem, ja mam widzów po 40 lat i oni mnie szanują, nie? No poza tym, ja też wiesz, ja... Inaczej, nie wiem, czy więcej bym nie stracił niż zyskał, nawet finansowo. No ja właśnie tak miałem podczas mojej walki w Prime, ja więcej straciłem niż zyskałem. Na się dziwię, mimo stary, mimo tego, że walczyłem z Rutkiem, fajna walka, wszystko fajnie, to ludzie samo to, że zobaczyli Prime, to chłopie... Chociaż powiem szczerze, że ostatnia gala była naprawdę w porządku. Ja oglądam wszystkie free fighty. No. Wszystkie oglądam, oczywiście siedzę w tym temacie, siedzę na... A nie chcesz przyjechać? Nie. Mógłbym cię załatwić. Nie, ale gdzie? Do ciebie? No, na moją walkę, no. Bardzo mi miło, ale powiem szczerze, ja nie mam tutaj... Tylko zostawić. Stary, ja mam sezon. No tak. To jest tak jakby, nie wiem... Jakby tu porównać. Nie no, ludzie przyjeżdżają do ciebie, typowo do ciebie nawet. To jest tak jakby w niedzielę ksiądz pojechał, nie wiem, gdzieś sobie. No, powiem, no nie może wiem o co ci chodzi.
Opowiedziemy sobie za granicę. O-o. Wywiózł mnie. Na Słowację. Właśnie tak samo mówiłem, ludzie jak się pytali, żebym sobie otworzył swój hotel. Ale gdzie tam by trzeba było być? Gdzie? A ja muszę podróżować, jakbym miał swój hotel w Tajlandii. No nie, no. To trzeba być po prostu. W przyszłości możesz o tym myśleć. No w przyszłości na pewno to będzie, ale na razie póki podróżuję, no to tak. Oczywiście, że tak. Właśnie z fazą gadaliśmy o tym, że trzeba sprawdzić dźwięk, czy działa. I teraz mi się przypomniało twoja sytuacja z Indii. No. Jak tych agra i tak dalej. Masakra, wszystko. Nie. Ile dni wtedy straciłeś? Znaczy no, nie straciłeś. Znaczy, najgorsze ile materiału straciłeś? No powiem ci, że ze 3 odcinki, a w tamtych czasach, wiesz, to był najlepszy wyjazd życia. Wtedy to 3 miliony wysiedleń. Ja wtedy z Białorusinką i z Rosjan... z Białorusinem i Rosjanką podróżowałem po Nepalu. No. Piliśmy i było zabawnie ogólnie. Podobał ci się Nepal? Zajebisty. Bo bardzo. Ja naprawdę jestem zachwycony Nepalem. Jak ostatnio zrobiłem też ten base camp tam pod Everest i tak dalej, powiedziałem, że w Himalaje będę wracał, bo Himalaje są dla mnie niesamowite. W ogóle sam Nepal jest fajny, to jest moim zdaniem Nepal, jak fajne ktoś... podróbki. No, ale do Nepalu, jak ktoś chce jechać do Indii, to Nepal jest dobrym takim początkiem tego wszystkiego, bo tam jest taki przedsmak trochę tego, co was spotka w Indiach. Wadało, Indie jest 100 razy gorzej, ale już tam można zaczerpnąć trochę Sri Lanka fajne, to jest takie jak... Sri Lanka zarobista, to są bardzo Indie, podobało. Tylko że nie śmierdzące i nie są brudne, nie? Ale na Sri Lance mi się na przykład 2 razy byłem, przyjechałem Sri Lankę też całą. Raz przejechałem tuk-tukiem w Sri Lankę, bo sobie wynajem tuk-tuka i przejechałem ją całą. A ile kosztuje wynajem tuk-tuka? Mało. Wiesz co, my zapłaciliśmy po... Kurde, nie chcę... Mieliśmy na 2 tygodnie i nie jakoś około 1000 zł mi wyniosło za wynajęcie tuk-tuka. I to normalne, taki wiesz, taki typowy, no, taki hinduski, nie? Taki hinduski tuk-tuk. Zobacz, to jest polska droga. Cyk. I wjeżdżasz za granicę i jest dwupasmóweczka, pęknie, cyk. To wcale o niczym nie świadczy. Ja nie mam dokumentów. Trzeba wracać. No ale nielegalu właśnie. Nielegalnie przekroczyliśmy granicę z fazą, no cóż. Nie pierwszy, nie raz się, no właśnie to chciałem powiedzieć, że nieraz się to już zdarzyło. Normalna sprawa. No. Tu są piękne wiejskie drogi, żeby właśnie sobie pojeździć, pozwiedzać. Powiem szczerze, najlepsze do Batonia to jest rowerem, nie? Jak ktoś ma rower... No ale to pod te górki to ktoś by miał... Jak ale to z elektrycznym, nie? A. Coraz więcej ludzi ma. Już jest coraz bardziej dostępny, już za 4000 nawet kupisz, a ty nie? Patrzyłeś w ogóle, jak ty chcesz wyjechać do tego Jemenu? Bo ja wiem, że on na przykład na Sokotra leci. On do Sokotra też jest nie, Jemen, nie, ale to jest nie, zupełnie ja do Jemenu jako dziennikarz. A, no to tak ja można, jestem tak? Zapisany w pewnej gazecie i portalu od 2 lat, bo... No. Oj, panowie palili chyba sobie coś... Dlatego na granicy będą spierdalać. A użyłem specjalnie do Polski zajera i zaraz wrócą do siebie. No. Chociaż nie wiem, gdzie gorzej, chyba tu gorzej by było. Tu gorzej. Chociaż w Polsce to też jest kwestia, myślę, że kilku lat i odpuszczą sobie. Wiesz, co się w Tajlandii stało? Co? W Tajlandii masz pełen legal. Co ty gadasz? Zioła? No mój brat ma 3 coffee shopy. Co ty gadasz? No pełniutki, wszędzie hodują, sprzedają wszędzie. Ale w sensie na tej wyspie, czy...? Wszędzie. Wszędzie? Cała Tajlandia to też, podjęła to też pełną legalizację. Jako pierwszy kraj w Azji zalegalizowali w pełni, po prostu możesz sobie przyjechać. Wszystko. Wiadomo, a wcześniej była za to kara śmierci. No wcześniej za wszystko. Teraz naprawdę się bardzo drogo w Tajlandii. Odkąd jest nowy ale jest droga, nie? To się... No nie, no droższa niż w Europie na pewno. No. Ale droższa jest w ogóle niż kiedyś. Jak ja byłem w Tajlandii, to stary tam za 9 zł można było pojeść. No ale nie, no nie, Tajlandia jest dużo droższa. Znaczy wiesz, jak ja tam mieszkam, to ja dalej idę za 6 zł obiad jem. A, albo za 5. Da się, wiesz, dobra. Jak mieszkasz na lokalnych tych, no ale pójdziesz na patent do restauracji, 50 zł zapłacisz, nie? To jest ten problem. Ale jak otworzę hotel, to musisz do mnie z rodzinką przyjechać kiedyś. Przyjadę. Będę zaproszeni na pewno. O kurde. Tajlandia jest fajna, naprawdę, wiesz, ja lubię bardzo. Dla podróżnika moim zdaniem teraz już jest bardzo łatwa. Wiesz, Tajlandia to jest taki modny kierunek, jak kiedyś modny, no, była Bułgaria czy... Egipt na przykład. Egipt. O fajnie, myślałem, że nie popatrzył nawet. No, chociaż tyle. Miło z jego strony. No i właśnie gadamy z fazą o Afryce, że mamy do zrobienia. Jest 50 krajów w Afryce i właśnie pytałem, ile faza, ilu byłeś? Nie wiem, no 20 na pewno. No, musiałem to sprawdzić na mapce. Ale za dużo. To będzie mój naj... Wiem, jestem przekonany, że to będzie właśnie mój najgorszy okres, żeby to zobaczyć, bo no, mnie po prostu nie fascynuje Afryka. Jak fascynuje mnie Bliski Wschód, żeby to zobaczyć, zaraz mi ktoś powie, że jestem dziwny, ale mnie to fascynuje, żeby to zobaczyć, te kraje. No bo wiesz, Bliski Wschód to są kolebka naszej cywilizacji, całego świata. Ale no Arabowie są miłymi ludźmi, ludzie źle podchodzą strasznie do Arabów, tak, ale wiesz, tam stworzyli jakieś cywilizacje, a w Afryce żyją tak samo, jak żyli 18 tysięcy lat temu, nie? No. Bo teraz to mamy off-road. Już wyjechaliśmy z tego. Kurwa, ale... skąd są te kamienie w ogóle? No właśnie, to się jakieś ciężarówki chyba wysypywało. No, chyba się wysypało.
ale właśnie gadałem po tym, że jak ludzie na przykład jechałem do Pakistanu, jak mi mówili, a utnąciłem i tak dalej, dla mnie to byli najmilsi ludzie chyba, jakich spotkałem w ogóle, wiesz, oni mi wszystko za darmo chcieli oddawać. Oni mówili, przyjechaj do Pakistanu, ty będziesz tutaj tak traktowany, żebyś później wrócił do siebie i powiedział, że w Pakistanie było fajnie. I tak było, tak, naprawdę. Ale nie zmienia to faktu, że niektórzy muzułmanie, którzy źle interpretują Koran, interpretują w taki sposób, że on ci ma przyjąć do domu, dać ci wszystko, a jak wyjdziesz z domu, to może cię zastrzelić. Oczywiście to jest totalna, kompletna mniejszość. No. Ale nie zmienia to faktu, że ktoś tam taki mógł się trafić. Ale tak naprawdę, ja na przykład miałem jedną taką głupią akcję z nimi i to było w Bangladeszu. Jak się dosiadł do mnie taki stary muzułmanin i pyta się, jesteś muzułmaninem? Ja mówię, nie, on, to będziesz. Kupię ci Koran, pojedziesz do Polski, będziesz głosił słowo Allaha, ty tu nie jesteś przypadkiem, twoja broda nie jest przypadkiem i tak dalej. I powiem ci, że wtedy byłem zesrany. Naprawdę wtedy poczułem strach, że mogę mieć kłopoty. No, mimo tego, jak się czuję pewny siebie, to jak byłem w Bangladeszu, to tam się poczułem, jeszcze jak się dosiedli dookoła nas, jak jacyś ludzie i słuchali, co ja powiem, to wtedy czułem, że mam przejebane naprawdę. No, no to już też tam miałem takie przypadki, że mi mówili, że to jest najlepsza religia, coś tam tłumaczyli, że czemu nie. Ale wiesz, ja z nimi tam w tematy nie wchodzę, nie? Ale ja w Pakistanie raz nie miałem takiej sytuacji, ani raz, nie, jeden mały chłopczyk tylko przyszedł i się do mnie zapytał, czy jestem muzułmanin. Ja mówię, że nie, on mówi, a nie wszyscy pytali, zamiast imię, to pierwsze co to pytają, czy jesteś muzułmaninem, tak, nie? To mi nie, że wiesz, nie, ale ja wyglądałem, nie? No właśnie. Ja wyglądałem, a ty wiesz, ty jednak mimo brody... No ty miałeś wtedy brodę też taką, no, to ja jej zamuszony, pamiętam. Ty wyglądasz z Europy, nie? No wiesz, na mnie jak popatrzą tatuaże i tak dalej, to oni się bardziej fascynowali. Chociaż kiedyś ci wystawiam, pamiętasz takie zdjęcie? No, ale jak Boga kocham, wstawisz je stary. Wstawię! Nie. Czy nie chcesz tego? Nie. Ale weź to wstaw, bo ja jestem pewny, że to jest kurwa jakieś... Nie, nie nazwę, że przodek, ale stary, ogólnie wzorowali się na tobie, nie? Ale weź, nie wstydź się stary, no. Nie, dobra, zobaczcie, czy mam wiadomość. Ja wyglądam, na pewno mam. Jak coś, ja ci doślę drugi raz. Identyko, kurwa. Dobra. No. No, zobaczymy, zobaczymy. Ale wiesz, nie bój się stary, kobiety nie patrzą na to, jak wyglądasz, tylko że masz bajerę, no. Ale wiadomo, ale na przykład moja narzeczona mi mówi, że ona na przykład mój złamany nos i tak dalej, to jej się podoba i tak dalej. No bo to kobiety miło, lubią nie? Dysfunkcje jakieś dziwne. Wiesz, kobiety, nie, no, jakby nie było, prawdopodobnie na twój poziom urody to przewyższyłeś, no, jeśli chodzi o narzeczoną, na tak? No, to zdecydowanie, ja zdecydowanie, no to ja też, również, to też ja zdecydowanie. Widziałeś przed chwilą narzeczoną, no, i tak patrzysz i mówisz, kobiet. Kurde. No, tak popatrzyłem, Kung Fu Panda, no, był, Kung Fu Panda ma taką żonę, no ma. A jaką córeczkę piękną. No piękna, to jest piękna. Najważniejsze. No. Także, po matce, nie po tobie, po matce na pewno. No, więc prawda jest taka, że wiesz, że no bajer to podstawa, nie? A ja widziałem gdzieś w ogóle ostatnio, jak mówiłeś, że ty byś nie chciał, żeby twoja córka tak podróżowała jak ty. No nie bardzo bym chciał. Nie chciałbyś w ogóle, co? No nie, ale wiesz, a nie chciałbyś, żeby podróżowała, bo ja moim zdaniem, ja bym chciał, żeby moje dzieci podróżowały, bo podróże na pewno dużo dają, ale... Ale ja się boję, ja wiesz, ja dużo widziałem w życiu, wiesz? No. Ja dużo przeżyłem. Ja przeżyłem... tyle, że wiem, że... I też, że ty jesteś facetem, a co innego jak dziewczyna, no. Wiesz, po prostu to jest ciężki temat, nie? No bo jakby podróżowała z kimś takim jak ja, niech się chęci nauki, a nie. No ale co masz w Polsce po tych studiach, mi powiedz? Nie, no wiesz, o co chodzi. Po prostu się będę martwił, bo to taka śliczna dziewczynka, wiesz. No na pewno, ale to zawsze się rodzice martwią. No, to jak ja ruszyłem w pierwszą podróż po Azji, do mnie mama potrafiła codziennie dzwonić, codziennie, dzień w dzień, co słychać? Ja mówię, mamo, nie dzwoń do mnie codziennie, bo nic się nie zmieniło. A poznałem twoją mamę. No, ale pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy. Ale mówię, mamo, nie dzwoń do mnie codziennie, bo nic się nie dzieje. Ale ona się po prostu tak denerwowała, ona się tak bała, bo to było coś nowego, wiesz. No, ja wziąłem, spakowałem plecak, ja pojechałem w 15 krajów Azji, wiesz. I no to i było... na tym to polega, no i mamy się a teraz już jest luzik, wiesz, no, teraz już przyzwyczajona, że no jest... No mama tak... też już jest przyzwyczajona, nie? Ona wie, że ja po prostu umiem, nie? No. Na początku się chyba bała, że wiesz, że świat jest niebezpieczny, a to nie jest prawda, no. Chociaż, wiesz, w przypadku dziewczyny mogą być różnie, nie? Ale moim zdaniem jest niebezpieczne tam, gdzie ty sobie szukasz problemów, bo ja w wielu krajach byłem, co ludzie mówią, że jest niebezpieczne i wcale się nie czułem, żeby było niebezpieczne. A jak ktoś mi mówi w ogóle, to mnie pyta, czy Tajlandia jest niebezpieczna, a ja mówię, to ty chyba z Polski nie wyjechać. W Polsce jest bardziej niebezpieczne niż w Tajlandii, no. No to też tak uważam. No, chyba, że przegniesz pałę, to cię potną. No, zdarzały się, ostatnio było na pewno, nie wiem, przed kamerą. Powiem ci później, co się stało. No ale na pewno ktoś zasłużył. No nie, akurat ta osoba nie. Aha, dobra. No powiem. Wiecie, jak się cieszę, że tu w końcu jestem? A, czekajcie, bo faza... Musiałem odpiąć mikrofon. Bo właśnie faza poszedł do kibla, byście słyszeli taki... Tak w ogóle dostałem nowe mikrofony od DJI Ars. Bardzo, bardzo dziękuję. Zostawię wam na dole link. Niesamowite są, naprawdę tak dobrze wyłapują dźwięk.
jak byłem na festiwalu na Tomorrowland, jak kręciłem, to po prostu, wiecie, muzyka wszędzie dookoła grała, a to wyłapywał mój dźwięk. To jest niesamowite. I to jest coś, co mam nadzieję, że nie zgubię. Bo zdarzyło mi się już zgubić parę i mam nadzieję, że tych akurat nie zgubię. To... Rosołek w fazy. Nie ma lipy. Konkretnie. Tu się je. Co jest na drugie? Pluski śląskie? Pluski śląskie, rolada. Bajka. Modra kapusta, tutaj widzisz. Bajka. Nie ma lipy. No i dobra, opuszczam Fazolandię. Wpadnę tu w przyszłym roku na pewno, też jak będę na wakacje w Polsce. Już powiedziałem Fazie, że jak otworzę swój hotel w Tajlandii, to są zaproszeni. Wpadniemy goście z żoną. Goście honorowi. Ja powiem z żoną i z córeczką oczywiście. Zjadłem obiad i już mi się ledwo chce gadać. Rolatka była, bo właśnie pewnie nakręciła, ale była poczekajcie rolatka, sekundkę. Rolatka z kluskami i z kapustą. Pyszne. Dobra, dokładnie. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Yo, yo. Na dole macie link do Fazy, jeszcze jak nie oglądacie, to oglądajcie i zobaczcie serię po Azji. I przyjeżdżacie do Zwardonia. I przyjeżdżacie właśnie do Zwardonia, do Fazolandii. Zapraszamy serdecznie. Yo.